Dzień dobry, Tomasz Chojnowski oraz mój i Państwa gość, Roman Szołema i prezydent Wałbrzycha. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Dziś w całej Polsce 33 tysiące zakażeń, w Wałbrzychu aż ponad 140, to jeden z najwyższych wyników na Dolnym Śląsku. Jak wygląda sytuacja, panie prezydencie, w Wałbrzychu, w szpitalu? Czy szpital jest w stanie przyjmować pacjentów? To pewnie na ten temat więcej mogłaby powiedzieć dyrekcja szpitala i bezpośrednio osoby na bieżąco monitorujące to. Tak ja jest. Pracując w szpitalu, ale też jako członek zespołu do spraw zarządzania kryzysowego, przewodniczący w mieście, mogę powiedzieć, że szpital zgodnie z decyzją wojewody udostępnia kolejne oddziały celem przygotowania ich albo wręcz udostępnienia chorym z zakażeniami COVID-em czy też koronawirusem. Stąd też wszystkie oddziały rehabilitacyjne zostały już zaadaptowane na potrzeby pacjentów z COVID-em. Podobnie rozszerzony został do granic możliwości, został oddział infekcyjno-internistyczny. Oddział pulmonologiczny, który leczył pacjentów ze schorzeniami płuc onkologicznymi, został całkowicie przekształcony w oddział leczenia pacjentów zakażonych koronawirusem. No i trzeba to powiedzieć, że właściwie codziennie takim oddziałem jest od roku praktycznie. Codziennie jest szpitalny oddział ratunkowy, gdzie niejednokrotnie z braku łóżek w naszym szpitalu, ale też i w okolicznych szpitalach pacjenci leczeni są w ramach SOR-u przez nieraz wiele godzin, tak żeby mieli jak najszybciej pomoc. No i mamy oddział tymczasowy, bardzo, bardzo szybko utworzony. Przypominam, w listopadzie ubiegłego roku w ramach budynków przy ulicy Chrobrego, a właściwie przy ulicy Batorego. Tak. Więc mogę powiedzieć, że wszystkie te oddziały są prawie cały czas od kilkunastu dni pełne. No i po prostu walczymy jak możemy. Mówię tu o koleżankach i kolegach, pielęgniarkach, ratownikach, lekarzach, kierowcach, laborantach, wszystkich pracownikach administracji szpitala. Wielki, wielki szacunek im się należy. I mówię to nie dlatego, że tam pracuję, tylko dlatego, że rzeczywiście to oni od kilkunastu miesięcy ratują, mogę tak powiedzieć, setki, może i tysiące Wałbrzyszan przed skutkami tej strasznej choroby. W tej chwili w Wałbrzyskim Szpitalu jest 150 chorych na COVID. Ile osób jest jeszcze w stanie, ilu chorych jest jeszcze w stanie przyjąć wałbrzyska placówka? No pewnie to już jest właściwie limit. Ja już nie pamiętam, czy to jest 149, czy 151, 2, ale praktyka codzienna jest taka, że od rana też dzwoniłem, gdzie tylko można, szukając wolnych łóżek i znaleźliśmy w szpitalu na ulicy Rakietowej tymczasowym. Również często pomagają nam koledzy z Kowar, ze Świebodzic, z Lubania czasami. Powiększa się baza łóżkowa w Kamiennej Górze, więc może tam. Pamiętajmy, że Wałbrzych ma 110 tysięcy mieszkańców, a powiat wałbrzyski razem z Wałbrzychem 200 tysięcy, tak więc jest. Szpitale mniejsze, czy położone w mniejszych miejscowościach nie mają takiej presji na leczenie chorych, bo bardzo dużo jednak na południu Dolnego Śląska pacjentów jest zakażanych i choruje z powodu infekcji koronawirusa.
No chciałem właśnie pana zapytać, czy grozi nam dyslokacja pacjentów, tak jak na Śląsku, ale widzę, że to się już dzieje właściwie. Znaczy, ja myślę, że to myślę, że to są dwa różne zjawiska. Jeśli patrzeć na dyspozycję łóżkową na Dolnym Śląsku, to się w sensie całego obszaru, to się skrupulatnie, że tak powiem, licząc, to się wypełniamy. Ale przesyłając pacjentów do innych miejscowości, co trzeba to jasno powiedzieć, nie jest niczym szczególnym. To się w ogóle dzieje czasami przed pandemią. My zwykle jako szpital przyjmowaliśmy pacjentów z innych szpitali z powodu poziomu leczenia, jakości u nas, rodzaju świadczeń. Tym razem po prostu nasze możliwości są większe, ponieważ choroba ma charakter absolutnie niestandardowy, jeśli chodzi o epidemiologię. Po prostu jest to pandemia, to znaczy nigdy tego nie przeżywaliśmy za naszego życia. Więc ja nie robiłbym tu specjalnie z tego powodu, że wieziemy pacjenta do Lubania, do Lubina, Legnicy, Bolesławca czy do Kowar, bo to wszystko jakby jest w jakimś sensie wpisane w naszą pracę. Ważne, żeby tam były łóżka. Tak A jest. my się ocieramy w tej chwili o sytuację, w której jesteśmy na Dolnym Śląsku na styk. Na styk, ale umownie mówiąc, jak to się zwykło ostatnio mówić, dajemy jeszcze radę, ale to wszystko jest absolutnie na granicy naszych możliwości. Panie doktorze, a czy Wałbrzyskiemu szpitalowi brakuje sprzętu? Brakuje na przykład respiratorów, czy tego sprzętu jest pod dostatkiem? Pytanie często zadawane wielu przedstawicielom, czy władz samorządowych, czy państwowych. Tu nie chodzi nawet o urządzenie, które jest jedno lepsze, drugie gorsze. No, ono samo nie leczy. Oczywiście. Jeśli już, to czasami są takie urządzenia i technologie, które umownie na jakimś etapie automatycznie pomagają, ale to nie dzieje się zbyt często. Każde urządzenie tego typu, a szczególnie jeśli chodzi o pacjenta, wymaga po prostu obsługi. I chyba największą barierą, przed którą stoi polska służba zdrowia, i to barierą niełatwą do pokonania, jest po prostu kryzys kadrowy. Ja o tym nie mam żadnej satysfakcji, że o tym mówiłem już kilka lat temu, że nie same mury, nie same urządzenia, tylko przede wszystkim ludzie leczą. Lekarze, pielęgniarki, ratownicy, cały personel medyczny. I dzisiaj mamy sytuację, w których po prostu jest nas wszystkich za mało. Za mało było przed pandemią, a pandemia po prostu nas potwornie potraktowała. Wielu kolegów, koleżanek i kolegów po prostu zachorowało. Bardzo ciężko przechodzili te infekcje. Część kolegów po prostu osiągnęła taki poziom już i wieku, i wyczerpania, że po prostu przeszła na emeryturę, odpocząć i na pewno im się to należy. Część koleżanek i kolegów po prostu nie jest w stanie wykonywać każdej czynności, jest specjalistą w jakiejś dziedzinie, więc ta pandemia wymusza niesłychaną mobilizację personelu. Jeśli to trwa miesiąc, dwa, to jest do udźwignięcia, ale jeśli to trwa już kilkanaście miesięcy, to co ja obserwuję u znacznie młodszych koleżanek i kolegów, to taki efekt po prostu wypalenia i zobojętnienia. Jesteśmy tak wyczerpani i mentalnie, psychicznie i fizycznie, że po prostu to nie da się tak na takim poziomie zaangażowania tak długo pracować. Po prostu to jest ponad ludzkie siły. Zresztą to jest obserwacja z wszystkich krajów, nie tylko z Polski. Dokładnie tak. A tak od ręki, to ilu lekarzy i pielęgniarek zatrudniłby Wałbrzyski szpital, gdyby byli dostępni? No nie wiem, w różnych dziedzinach to różnie wygląda, ale myślę, że
50, 100 lekarzy na pewno by się przydało. Pielęgniarek pewnie jeszcze więcej. Pamiętajmy, że bardzo wielu lekarzy i bardzo wiele pielęgniarek pracuje z nadgodzinami, to znaczy po prostu nie ma wyboru, bo po prostu inaczej się grafiku nie ułoży. Ja znam kolegów i koleżanki, którzy pracują w naszym szpitalu, na przykład anestezjolodzy, chirurdzy, część również moich kolegów, trochę młodszych, gdzie mają 250 i 300 godzin pracy miesięcznie. Ja na szczęście mniej, wiek też nie pozwala mi już takiego wysiłku, że tak powiem, wykonywać, choć czuję się jeszcze sprawny i bardzo chcę pracować, ale gdyby oni pracowali po 200 godzin tylko, czyli etat i pół, czyli półtora etatu, to po prostu szpital by nie działał. Nie tylko nasz, każdy. Panie doktorze, a czy widzi pan różnicę między stanem pacjentów tych z pierwszej fali koronawirusa, a teraz z trzeciej fali? Znaczy, mam niestety takie, ja nie jestem epidemiologiem, nie jestem też pulmonologiem, ale pracując na oddziale ratunkowym, a obserwacje mam prawie co tydzień, bo mam co tydzień dyżur, to mogę powiedzieć, że wirus dotyka, takie są moje spostrzeżenia, młodsze osoby, w sensie 40-50-letni, i jest bardziej agresywny, jeśli chodzi o infekcję układu oddechowego, czyli zapalenia płuc. Znaczy, tą agresję widać na zdjęciach rentgenowskich i to jest tak niesłychana różnica, i każdy lekarz już w naszym szpitalu bez mała jest specjalistą od tego. W każdym prawie szpitalu, bo tylu jest pacjentów, więc rzeczywiście ta agresywność wirusa jest w moim przekonaniu po prostu większa. No i jest znacznie więcej chorych, to widzimy po statystykach, tak prawda, w szpitalu. A jak pan ocenia ogłoszone właśnie przez rząd zmiany w Narodowym Programie Szczepień? Bardzo korzystnie. Ja nie ukrywam, że i publicznie, i korzystając z różnych możliwości przekazywania tych moich spostrzeżeń, bo przecież jesteśmy pierwszym w Polsce zorganizowanym w ten sposób punktem masowym w starej kopalni 2 miesiące temu. Właśnie bardzo szybko przekazałem informacje i pan wojewoda też wizytował przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, różnych instytucji, że te procedury powinny być uproszczone. Ja jestem zdecydowanie za modelem takim, powiedziałem, anglosaskim, czyli przede wszystkim angielskim, amerykańskim, to znaczy jak najszybciej szczepić, jak najszybciej szczepić, jak najszybciej, jak największą liczbę osób uodpornić na wirusa, z pewną tolerancją, jeśli chodzi o całą tą biurokratyczną podbudowę, czyli inaczej mówiąc, mniej biurokracji, więcej realnego działania, więcej powiedziałbym wyjścia do ludzi, wyjścia do pacjentów, ułatwienie im podjęcia decyzji, uwaga, bo to będzie odgrywało coraz większą rolę. Pamiętajmy, że na razie szczepiliśmy tyle, ile było szczepionek, za mało, będzie ich coraz więcej, ale szczepiliśmy tych, którzy zwykle deklarowali się jako ci, którzy są bardzo zmotywowani, żeby się zaszczepić, tak, czyli generacje starsze, 70-80+. Te osoby, nasi seniorzy, świetnie wyczuwają, co jest dla nich dobre, a co jest dla nich niebezpieczne. I się szczepili masowo, chętnie. Godząc się na jakieś niedogodności i tak dalej, i tak dalej. Natomiast im młodsze roczniki,
tym kontestowanie, czyli kwestionowanie szczepionek czy szczepień jest większe. We wszystkich krajach. W Polsce niestety częściej niż w innych krajach. To jest bardzo, bardzo oczywiście smutne. To jest bardzo, bardzo takie zastanawiające, ale jest faktem. Więc mogę powiedzieć, że powinniśmy bardziej wychodzić do ludzi. Nawet ich zachęcać, żeby się szczepili. Pójść tam, gdzie oni chcą się szczepić. W zakładach pracy, nie wiem, przy ulicy, w dużej hali sportowej, w sklepach nawet, w aptekach. Tak jak to robią Amerykanie. Amerykanie znacznie uprościli od początku swoje procedury. Zaangażowali wojsko, wszystkie służby. Rozszerzyli katalog profesji osób, które mogą szczepić. Oczywiście od samego początku, bo wiadomo, że lekarzy jest za mało. W związku z tym po prostu powinniśmy pójść tą drogą. Oni mają sukcesy. Mają sukcesy Izraelczycy, mają sukcesy Brytyjczycy. Wszyscy działają na tej samej zasadzie. Mniej procedur, więcej szczepionek, bliżej ludzi, niekonwencjonalne miejsca, całą dobę szczepić jak szybko się da, bo to jest wyścig ze śmiercią. Tak trzeba wprost powiedzieć. A ma pan już choćby jakieś sygnały z zakładów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, że chciałyby się tak szczepić, że będą chętni, że będzie grupa powiedzmy 500 pracowników do zaszczepienia? Ja nie jest żadną tajemnicą, że od pewnego czasu przygotowujemy się do uruchomienia mobilnego punktu szczepień, który będzie czynny prawdopodobnie całą dobę. Będzie się można zaszczepić przez okno samochodu. Będziemy starali się właśnie wejść w porozumienie z zakładami pracy strefy, żeby ułatwić pracownikom strefy takie procedury. Myślę, że nieuchronna jest konieczność refleksji zakładów pracy na temat tego, co Amerykanie powoli wprowadzają, mimo wszystkich konstytucyjnych wątpliwości, a mianowicie na teren niektórych zakładów pracy już teraz nie można w Ameryce wejść bez zaświadczenia o szczepieniu. Tak, Więc i to są po prostu fakty. Oznacza to ni mniej, ni więcej, tylko no powiedziałbym wyraźny sygnał, że gospodarka również nie może sobie pozwolić na przerwy osób kluczowych, osób, bez których ważne dla nawet funkcjonowania państwa, służby czy działy gospodarki nie mogą po prostu istnieć. Więc coraz mniej tego miejsca na źle pojętą wolność osobistą i wolność wyboru szczepić się, nie szczepić. Ja uważam, że tej wolności nie powinno być i konsekwentnie od lat uważam, że szczepienia powinny być obowiązkowe. Panie prezydencie, a to mobilne centrum szczepień gdzie by powstało? Powstanie na terenie Wałbrzycha. Ja nie chcę specjalnie przybliżać jeszcze lokalizacji, bo pracujemy nad tym, ale to w ciągu najbliższych paru dni będzie oczywiste dla wszystkich. A czy to dobrze, że więcej osób, w tym studenci ostatniego roku medycyny, będą mogli kwalifikować do szczepień? Oczywiście, że tak. Uważam, że decyzja Ministerstwa Zdrowia o rozszerzeniu grupy osób uprawnionych do szczepienia jest decyzją dobrą, powinna być zrealizowana już wcześniej. Również procedura kwalifikacji, która dzisiaj opiera się na krótkim wywiadzie, wypełnieniu ankiety, podpisaniu się i tak dalej przez lekarza, czasami sprawdzeniu, jakie leki biorą, powinna być uproszczona. Moim zdaniem to niewiele wnosi do bezpieczeństwa całego procesu. Powinniśmy się skupić na tym, żeby tempo szczepień było priorytetem, a nie wyrafinowane, choć i tak niedoskonałe metody weryfikacji. A pomysł szczepienia w aptekach oraz przez ratowników medycznych i tam pojedyncze pielęgniarki? Bardzo dobry wszędzie, na chodnikach, w galeriach, na stacjach benzynowych, bez znaczenia. Im szybciej, tym lepiej. A ponieważ szczepionek będzie przybywać w kwietniu, jak słyszymy, około 7 milionów, więc
My w Wałbrzychu będziemy pewnie pierwsi, którzy z tego większego napływu szczepionek skorzystamy. Moim celem jest, aby Wałbrzyszanie, każdy, kto chce się zaszczepić w Wałbrzychu, nie musiał nigdzie z Wałbrzycha wyjeżdżać, żeby się w sposób szybki, swobodny, bezpieczny zaszczepić. Ile osób już zaszczepiono w Starej Kopalni, panie prezydencie? Wszystkich myślę, że około 50 tysięcy, ale a ilu jest ile Wałbrzyszan? Tego nie potrafię precyzyjnie powiedzieć, bo te dane wbrew pozorom nie są takie proste do policzenia. Myślę szacunkowo, że to jest około 15 tysięcy osób z uprawnionych, pamiętajmy, tak, z uprawnionych. Tak. Czyli z tych 50 tysięcy zaszczepionych w Starej Kopalni, 15 tysięcy około to Wałbrzyszanie. Ja myślę, że to jest bliżej już w tej chwili 20 tysięcy niż 15, ale mówiąc szczerze, specjalnie nie skupiamy się nad tym, bo w gruncie rzeczy no, zależy mi, żeby wszyscy w Wałbrzychu podjęliśmy się tej roli, ja ją jakby ten program zainicjowałem. Chodziło mi o mieszkańców Wałbrzycha i okolic, bo pamiętajmy, już pomijając wszystkie inne etyczne względy, to mieszkaniec Jedliny, Głuszycy, Nowej Rudy, Mieroszowa, Kamiennej Góry, prędzej czy później uda się po pomoc do nas, jeśli zostanie zakażony. Daj Boże, żeby jak najrzadziej. Ale w rzeczywistości tak jest, więc w interesie naszego miasta, mieszkańców naszego miasta, ale również naszego szpitala jest, aby po prostu jak największa grupa osób wokół Wałbrzycha, w subregionie, była zaszczepiona w krótkim czasie. I gdyby to popatrzeć, policzyć, to pewnie już jakieś 30 tysięcy osób zaszczepionych jest z naszego subregionu. Przecież w Starej Kopalni szczepimy bardzo wielu mieszkańców Świebodzic, Świdnicy, Strzegomia, Ząbkowic i tak dalej, i tak dalej. Nie mówiąc już o miejscowościach bliskich jak Szawno czy Jedlina, Głuszyca. Czy ten system pracy, który przyjęto w Starej Kopalni, uważa pan, że jest optymalny? No myślę, że mamy za sobą 2 miesiące doświadczeń. Uważamy, że on jest optymalny. Jest oczywiście pytanie, czy nam starczy personelu, ale te zmiany, które wprowadza ministerstwo, to znaczy uwolnienie od tego obowiązku, że każdy pacjent musi być zakwalifikowany przez lekarza, jest bardzo ważny, bo do tej pory jest tak, że właściwie, żeby wyszczepić 1500 czy trochę więcej osób, to w Starej Kopalni musi być non-stop przez 12 godzin między 5 a 6 lekarzy. To jest bardzo trudne do spełnienia. Ja dziękuję wszystkim pracownikom służby zdrowia, lekarzom, często emerytom, również przychodniom naszym wałbrzyskim, szpitalowi ginekologicznemu, ginekologiczno-położniczemu za zmobilizowanie lekarzy, personelu z tych placówek do pomocy nam. To nie jest praca wykonywana bezpłatnie oczywiście, ale jeszcze raz powtarzam, po prostu personelu medycznego jest zdecydowanie za mało w naszym kraju i dlatego tak trudno jest to pogodzić. Ile osób dziennie będzie po tych zmianach w stanie być zaszczepionych w Starej Kopalni? No dzisiaj ma być zaszczepionych około 1300 osób i akurat dzisiaj nie było najmniejszych problemów, kolejek, wszystko działało. Czasami wystarczy jedna awaria komputera i już się robi kolejka, czasami ktoś przyjeżdża trochę za wcześnie. Myślę, że taką górną granicą wydolności tego miejsca to jest około 2000 szczepień dziennie. Na dobę. Na dobę. Dziennie, czyli na dzień, na 12 godzin. I to jest właściwie pewnie górna granica wydolności, co jest i tak wynikiem no, oszałamiającym. Ja przypominam, średnie tempo szczepień w Polsce to jest 3 czy 5 szczepień na godzinę, na punkt, a u nas jest 120 na godzinę. To pokazuje ogromną zmianę. A będzie lepiej, bo
bo tak jak mówiłem, szykujemy coś nowego. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia życzę. Dziękuję bardzo i apeluję do słuchaczy, do widzów o zachowanie dystansu, o noszenie maseczek, o przestrzeganie zasad higieny, o szczepienie się. Sporo mieszkańców Wałbrzycha z grupy 70+ nie zaszczepiło się jeszcze. Proszę zgłaszać, dzwonić. Wiem, że linia jest zajęta, ale trzeba trochę cierpliwości. Uruchomimy jeszcze następną. Proszę o unikanie zgromadzeń. W święta Wielkiej Nocy można się pomodlić na zewnątrz kościoła. Ja też to zrobię, a nawet w domu. Pamiętajmy, to jest czas absolutnie wyjątkowy. Nigdy w naszym życiu takiego wyzwania nie mieliśmy i obyśmy nie mieli zbyt długo jakby przed sobą takiego zadania, żeby przetrwać ten trudny czas. Robimy wspólnie, co możemy. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mieli za sobą pandemię. Szczepimy się, to jest najważniejsze. Oczywiście szczepimy się. Dziękuję bardzo. Zdrowych, spokojnych świąt, panie prezydencie. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Kłaniam się.